Ja zawsze się tym interesowałam, tylko nigdy po prostu nie miałam czasu na jakieś indywidualne treningi ze względu na moją pracę, na moich znajomych, na imprezy. No jakby wszystko gdzieś tam się uciekało. Też nie miałam konkretnego celu po to, żeby zacząć to robić. A teraz mam. Dostałam możliwość treningów. Trenuję 2 razy dziennie. No nie codziennie, ale 2 razy w tygodniu po 2 razy dziennie. Więc jest mocny wycisk. Mam bardzo dobrego trenera, mistrza zresztą, Antoniego Chmielewskiego, który no, dokonuje wszystkich starań, żebym była w jakikolwiek sposób przygotowana. Miałam bardzo krótki czas na przygotowanie się do tej walki, która odbędzie się jutro. Mam bardzo dobrą przeciwniczkę, jest nią Lilil Massi. Ona trenuje, no, od dziecka uprawia jakiś tam sport, a od 3 lat codziennie ma treningi MMA, więc na pewno lekko nie będzie. No, ale ja już mówiłam na ten temat, po prostu jakby rzucam się na głęboką wodę jutro. Znowu? Znowu, po to, żeby później już się niczego nie bać. No jakby od czegoś trzeba zacząć. A jak zacznę od tak mocnej i silnej rywalki, to myślę, że potem już mnie nic nie zaskoczy. Więc czekajcie i trzymajcie kciuki. Delikatnego stresa, no jakby musiałabym chyba nie żyć, żeby nie mieć. No ludzie raczej przed takimi, zwłaszcza debiutami, się stresują. W ogóle ja uważam, że ktokolwiek, naprawdę ktokolwiek, kto pozwoli zamknąć się w klatce i wychodzi do oktagonu, to już jest dla mnie wygranym, bo to naprawdę są ogromne jaja trzeba mieć, żeby pójść, zamknąć się ze sportowcem i nie bać się dostać za przeproszeniem w mordę. I ja właśnie należę do tej kategorii ludzi. Jestem z siebie dumna.